Ponownie witamy z kortów klubu Arki w Gdyni. Pojedynek półfinałowy pań Magdalena Żurek kontra Julia Lubomirska. To jest nasza kolejna propozycja tenisowa na naszej antenie. Pojedynek półfinałowy już w finale. Na zwycięszczynię tego meczu czeka Anna Białek, która pokonała Martę Wiśniewską 4-0. 4-0. Rozpoczynamy od serwisu Magdaleny Żurek. Panie dzisiaj od samego rana rywalizują na kortach Arki w Gdyni. Rozgrywały fazę grupową, rozgrywały później już fazę ćwierćfinałową. No i o godzinie, chwilę po godzinie 19 rozpoczynamy mecz fazy półfinałowej, a więc bezpośrednia walka o finał. Magdalena Żurek aktualnie czwarte miejsce w polskiej lidze tenisa kobiet. Oczywiście tutaj bez porażki, bo fazę grupową przeszła bez najmniejszych problemów, wygrała trzy mecze bardzo wysoko, no i podobnie było w fazie ćwierćfinałowej, tam z Jagodą Korol wygrała także bez straty gema. Jedyny gem, który straciła, to z Barbarą Płazińską. Ten mecz akurat mieliśmy okazję na naszej antenie oglądać dzisiejszego poranka jako drugi w kolejności rozgrywany na korcie telewizyjny. Magdalena Żurek, pochodząca z Wrocławia, mieszkająca oczywiście na Dolnym Śląsku, 165 cm wzrostu, 35 lat, grająca prawą ręką i ulubioną nawierzchnią. Jest nawierzchnia ziemna, więc tutaj na tej nawierzchni powinna czuć się doskonale. Julia Lubomirska z kolei to liderka aktualnie rankingu Polskiej Ligi Tenisa Kobiet, 21-latka, województwa świętokrzyskie, miejscowość Skarżysko-Kamienna, reprezentuje klub tenisowy Wschodnia Kielce, grająca prawą ręką, stosująca grę oburęcznym backhandem i także jako tą swoją ulubioną nawierzchnię podaje nawierzchnię ziemną. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkania, to także straciła jednego gema z Małgorzatą Wiśniak, w pozostałych meczach z Białek i Mularczyk wygrała bez straty seta, to w fazie grupowej, i Zuzanną Maj w fazie ćwierćfinałowej także 4-0, 4-0, a więc na dosyć zróżnicowany poziom umiejętności pań, stąd też te wyniki często bardzo jednostronne. W polskiej lidze tenisa do tej pory rozegrała 11 spotkań, 7 meczów, wygrała 4, przegrała i ostatnim startem były otwarte zimowe mistrzostwa Kielca, więc można powiedzieć, że na swoich kortach, tam gdzie w tym mieście, w którym trenuje, doszła do 1/4 finału, ale oczywiście grała tam z panami, można uznać to za bardzo dobry, przyzwoity wynik Julii Lubomirskiej. Minimalnie pomyliła się Magdalena Żurek. No i mamy pierwsze w meczu przełamanie. Wydaje się tutaj faworytka tego spotkania i chyba też całego turnieju. No tutaj wyrasta Julia Lubomirska, patrząc po wynikach, jakie do tej pory uzyskiwała. Powolutku, powolutku ten turniej nam dobiega końca. Jeszcze przed nami finał pierwszej ligi, będzie rozgrywany na korcie telewizyjnym, a więc bezpośrednio lub też po jakiejś przerwie, bo jeszcze nie mamy wyłonionych zwycięzców meczów półfinałowych. W pierwszej lidze czekamy na tam o parę finałową. Zobaczmy, może już te mecze się nam zakończyły. Zaraz sprawdźmy, czy strona turnieju tutaj podaje już wyniki półfinałowe. Nie trafiła teraz Magdalena Żurek. Blisko było szczęścia, ale zabrakło jednak troszkę precyzji w tym uderzeniu. Mamy jednego półfinalistę już. Paweł Lipka awansował po zwycięstwie z Krzysztofem Stępieniem. 4-1, 4-1. Czekamy na jeszcze wynik, być może do zakończenia, albo tylko wynik meczu Karola Stypułkowskiego z Wiktorem Portillo del Rio. A więc pojedynek polsko-hiszpański tam nam się tworzył w górnej części turniejowej drabinki w kategorii PLT pierwsza liga.
Więc Paweł Lipka już się przygotowuje do finału. Czekując na swojego przeciwnika, no, który pewnie albo już jest wyłoniony, albo... Albo za chwilę ten rywal będzie znany. Podaje Julia Lubomirska. Dobra piłka przed końcową linią. Tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. No i ten serwis bardzo szybko przez Lubomirską wygrane. Prowadzenie 2-0 już w tym spotkaniu. Szybko nam się sytuacja układa na korcie telewizyjnym. Kort numer 2 pod egidami kamer telewizyjnych. Dobrym teraz serwisem popisała się Magdalena Żurek. Pierwszy punkt w tym gemie. Zobaczymy, czy udaje się wygrać pierwszego gema przy swoim podaniu i pierwszego ogólnie w całym spotkaniu. Na razie jest na dobrej drodze, bowiem wyrzuciła po raz kolejny piłkę daleko poza plac gry Julia Lubomirska. Teraz jednak tym backhandem nie udało się przebić piłki na drugą stronę. Piłka poza placem gry widać dosyć wyraźnie, z czego stanowiska, że piłka daleko, daleko poza placem gry po 30, a więc walczy o tego gema cały czas Julia Lubomirska. Mimo najlepszego początku w gemie serwisowym rywalki, no ale jak o niego nie walczy, skoro rywalka piłkę za chwilę posyła w aut, no więc tutaj samo przebijanie piłki na drugą stronę w zasadzie daje wielkie prawdopodobieństwo zdobycia punktu przez błąd przeciwniczki. No i teraz dobry pomysł miała zagrać przeciwko nogom Magdalena Żurek, ale źle to wykonała. 3-0, prowadzenie bardzo szybko Julii Lubomirskiej. Wracamy na kort numer 2, na kort telewizyjny. 3-0. Julia Lubomirska, 2 przełamania z przodu już w starciu z Magdaleną Żurek. Przypomnijmy, to mecz półfinałowy Polskiej Ligi Tenisa Kobiet. Walka o możliwość gry jeszcze w dzisiejszym finale. Z pewnością będzie zależało na czasie Julii Lubomirskiej, która tutaj wydaje się faworytką, by jak najszybciej to spotkanie zakończyć i już przygotowywać się do finału. W zasadzie krótki odpoczynek i ten finał może być rozgrywany, bowiem rywalka jest już znana i oczekuje swojej przeciwniczki w finale. Ładne to zagranie Magdaleny Żurek, piłka daleko poza placem gry po 15.
Oj, teraz nieczysto trafiła ta piłka. Oj, rekordowo poza kortem się znalazła. A więc takie drobne problemy przy własnym podaniu Julii Lubomirskiej. Po 30 nie trafiła Magdalena Żurek. Teraz ściągnęła przeciwniczkę do siatki Julia Lubomirska. Żurek ambitnie pobiegła, ale już to skutecznej odpowiedzi zabrakło, nieco precyzji. No i mamy już pierwsze piłki setowe dla Julii Lubomirskiej. Bardzo szybko, myślę, około 10, może 12 minut do rozpoczęcia tego meczu. Pierwsze szanse na zakończenie seta numer 1. Piłka w korcie, asem serwisowym, a więc bardzo efektownie zakończyła Julia Lubomirska. Chyba panie nawet teraz nie będą schodziły na przerwę. Będzie od razu gra toczona w drugim secie, tak jest, a więc tylko zmiana polegająca na przerzuceniu piłki na stronę Magdaleny Żurek. Już możemy grę kontynuować. Dokładne zagranie Magdaleny Żurek. No dużo tych błędów. Tenisowo także większe umiejętności widać po stronie Julii Lubomirskiej, tej młodszej z zawodniczek trenującej na co dzień w klubie z Kielc. Po 15 w pierwszym gemie drugiej partii. Poza placem gry 30-15 dla Żurek. Czyżby to był ten game, w którym w końcu uda się zdobyć pierwszego gema w tym spotkaniu? Piłka poza placem gry. Drugi serwis od razu. Metr w korcie pojawia się Julia Lubomirska. To z pewnością działa na psychikę serwującej Magdaleny Żurek. Teraz takie małe spięcie przy siatce, wszystko szczęśliwie zakończyło się dla tej serwującej, dla zawodniczki pochodzącej z Wrocławia. Więc obydwie panie miały dosyć daleko na ten turniej, no bo z Wrocławia czy z Kaczysko-Kamiennej trzeba troszkę kilometrów do Gdyni przejechać. Za kortem, a więc jeszcze nie jest ten moment, gdy zabędzie gema Magdalena Żurek.
przewaga była dwupunktowa, ale już po tej przewadze zostały tylko wspomnienia. Mamy równowagę, no i złoty decydujący punkt o losach pierwszego gema w drugim secie. Nie pomaga sobie pierwszym serwisem Magdalena Żurek. Lecz przeciwnie jest to. Oj, teraz drugi także. Jej wyprostowane ręce. Nie musiała w zasadzie nic robić Julia Lubomirska, by doszło do kolejnego w meczu przełamania. 4-0, 1-0 w drugiej partii, a więc wszystko tutaj bardzo szybko, te wydarzenia kortowe się toczą. Zero, 1-0 prowadzenie Julii Lubomirskiej i ta zawodniczka podaje. Dobre zagranie. Spóźniona do tego forehandu przeciwniczki. Magdalena Żurek nie była w stanie skutecznie odpowiedzieć. Dobry teraz atak Magdaleny Żurek, jedna z takich nielicznych akcji, w których to ona przejmuje inicjatywę na korcie, która ona narzuca swój styl gry i spycha przeciwniczkę do defensywy. Dobry atak Julii Lubomirskiej, wywarła presję na przeciwniczce. Na takiej dosyć trudnej sytuacji wrzuciła piłkę poza kort. Poza placem gry. Mamy 2-0. A nie, jeszcze piłka decydująca będzie oczywiście w losach tego gema. Mamy równowagę.
Najdłuższa akcja tego spotkania, no i zakończona wygraną piłką przez Magdalenę Żurek. Mamy 1-1 w drugiej partii, więc nie udało się przy swoim serwisie, choć były takie szanse na zakończenie gema zwycięstwem, udało się przy serwisie przeciwniczki, a więc w drugim secie mamy remis 1-1. Jeszcze przed finałem pierwszej ligi, Polskiej Ligi Tenisa odbędzie się dekoracja na korcie numer 2, na korcie telewizyjnym. Oczywiście tą dekorację będziemy pokazywać, a dekoracja dotyczy będzie kategorii 60+, a więc nowej kategorii. Tam najlepszy okazał się Grzegorz Płaziński. Tam faza grupowa, tylko i wyłącznie 5 panów zgłosiło się do rywalizacji. Grzegorz Płaziński okazał się najlepszy, wygrywając wszystkie spotkania, to decydujące w 3 setach. Podeszła pod piłkę bardzo mocno Julia Lubomirska, wyleciała jednak piłka poza plac gry i mamy 15-0 dla serwującej Magdaleny Żurek. Poza placem gry, no zmienia nam się nieco obraz gry w tej drugiej partii. Dużo lepiej gra Żurek, przede wszystkim dużo mniej piłek psuje, bo to główny powód tych błędów, w zasadzie strat punktu, byłyby popełnione przez nią niewymuszone błędy. No ograniczyła dosyć mocno w drugim secie, no i ta gra układa się już dużo lepiej dla zawodniczki z Wrocławia. Brawo, teraz za to zagranie, nawet to pochwała od przeciwniczki. Do 15 przy podaniu Żurek. Teraz piłka na samą końcową linię po tym zagraniu Żurek. O, zabrakło teraz jednak nieco precyzji, ale także mocno spóźniona, zdaje się, chyba do tej piłki Julia Lubomirska. Poza placem gry, ale to taki jeden z niewielu błędów w ostatnim czasie Magdaleny Żurek. ...40-30 jeszcze, w miarę bezpieczna przewaga, no a teraz już należałoby tego gema do swojego konta dopisać. Na aucie, no i było bezpiecznie, było 40-15, zrobiła się równowaga. No i znowu kolejny gem z rzędu w tym drugim secie, w którym o jego losach zdecyduje złoty punkt. I złoty punkt znowu trafia po raz drugi z rzędu na konto Magdaleny Żurek, która prowadzi w drugim secie 2-1.
2-1 w drugiej partii dla Magdaleny Żurek. Serwować będzie Julia Lubomirska. Wydawało się, że 4 za kilka minut temu, że wszystko zmierza ku szczęśliwemu i szybkiemu przede wszystkim końcowi dla Julii Lubomirskiej, ale okazuje się niekoniecznie tak w rzeczywistości musi być, bo Magdalena Żurek zaczęła grać lepiej, a właśnie Julia Lubomirska popełniać coraz więcej błędów. Teraz także piłka wylądowała w korytarzu deblowym i 0-15. Znowu zły początek przy własnym podaniu. No i znowu błąd Julii Lubomirskiej. 0-30. Bardzo mocno teraz ten poziom gry zawodniczki ze Skarżysko Kamiennej poszedł gwałtownie w dół. Musi się szybko zmobilizować do lepszej gry, bo za chwilę może dojść do mistrzowskiego tebreka, gdyby tak cały czas psuła Julia Lubomirska. Teraz dobre zagranie pod końcową linię, dłuższa wymiana, ale taka dosyć żywym, szybkim tempie toczona. 15-30. I teraz niepotrzebny ten błąd Magdaleny Żurek, chociaż przytrafia jej się dosyć rzadko, to teraz jednak ten błąd popełniła. Teraz, o, prosty, niewymuszony błąd, ale znowu długą wymianę nam panie zaserwowały. Widzimy Julię Lubomirską zbierającą piłki, no. Za chwilę może wyjść na, doprowadzić do remisu na 2-2. Podwójny błąd serwisowy się przytrafił w dosyć ważnym momencie, no i będzie punkt decydujący o losach tej rywalizacji. Złoty punkt kolejny, dwa poprzednie wygrała Magdalena Żurek. Zobaczymy, czy po raz trzeci także to ona okaże się w tym punkcie skuteczniejsza. Aż teraz miała szczęście Lubomirska przy tym zagraniu piłka. Ledwie przeszła drugą stronę, ale spóźniona była Żurek, no i po jej zagraniu już tutaj ta sytuacja na niej ułożyła się niekorzystnie. Trafia w siatkę, mamy 2-2.
Dobre zagranie pod końcową linię w wykonaniu Magdaleny Żurek. 15 do 0, pierwszy punkt piątego gema dla zawodniczki z Wrocławia. Także piłka poza placem gry, 30 do 0. Bardziej mogła się podobać gra Julii Lubomirskiej w pierwszym secie. Nawet na początku drugiej partii było to dużo lepsze tenisowo widowisko niż mamy w drugiej odsłonie. Dużo takiej gry na wyniszczenie przeciwniczki by sporo pobiegała. Aż teraz się pechowo ta piłka odbiła, strasznie straciła impet po odbiciu się od nawierzchni. Chyba to był główny, jedyny powód tego błędu Magdaleny Żurek. Druga piłka z rzędu zepsuta przez Magdalenę Żurek. Ależ to długa wymiana, szkoda, że zakończona w taki sposób odbiciem ramą rakiety przez Magdalenę Żurek. Bardzo mocno zmęczona zarówno Lubomirska, jak i Żurek po tej wymianie. Naprawdę około nawet minuty chyba mogła trwać ta wymiana. Długo panie grały z końcowej linii, w zasadzie pierwsza odważyła się zmienić nieco strategię tej akcji. Julia Lubomirska zagrała dropshota, no jak się okazało to było dobra decyzja. I dobre zagranie pod końcową linię. Piłka dla Julii Lubomirskiej. Giem także. No i prowadzenie zawodniczki ze Skarżysko-Kamiennej 3 do 2 i blisko awansu do finału jest Julia Lubomirska.
3-2 prowadzenie Julii Lubomirskiej, własne podanie, no i jest naprawdę bliziutko już awansu do finału i pojedynku z Anną Białek. O, teraz nie ścięgnęła tej piłki. Piłka jeszcze odbiła się na linii końcowej. I co utrudniło to z pewnością odegranie. I po 15-0 oczywiście dla serwującej Lubomirskiej. Już 30-0. Dobry serwis. As serwisowy. Chyba drugi, jeżeli dobrze pamiętam, w tym spotkaniu as serwisowy tej zawodniczki. Ależ teraz lekceważyła tą sytuację Magdalena Żurek, ale wszystko szczęśliwie się dla niej skończyło. Musiała uważać, żeby nie wpaść w siatkę, no ale zagrała tam dosyć lekceważąco, no i... Zabrakło tutaj troszkę przy tej odpowiedzi Julii Lubomirskiej, ale naprawdę była blisko. I 40-15. Coraz bliżej zakończenia tego spotkania. Więc ewentualny pojedynek z Anną Białek w finale to będzie drugi mecz tych pań, bo dzisiaj już w jednym pojedynku grupowym się spotkały, bo były najskuteczniejsze, najlepsze w grupie D. Tam lepsza była Julia Lubomirska. Zobaczymy, czy w ewentualnym finale Anna Białek będzie się rywalce potrafiła zrewanżować, a będzie miała ku temu okazję, bo w tym momencie właśnie Julia Lubomirska wygrywa ostatnią piłkę tego spotkania i awansuje do finału. Magdalena Żurek kończy swoją grę w turnieju w Gdyni na etapie półfinału. A więc przed nami za chwilę dekoracja, jeżeli chodzi o kategorię 60+. Pojawią się zwycięzcy tej kategorii wiekowej. Oczywiście także organizatorzy tego turnieju będą wręczać nagrody, no i oczywiście także będzie wywiad ze zwycięzcą, a więc tym, który okazał się najlepszy, a był nim Grzegorz Płaziński z Kołobrzegu. Z kompletem zwycięzca zakończył rywalizację w kategorii 60+.